Hej, cześć, witajcie z tej strony Major Games. Dzisiaj zapraszam Was do dawno nierobionego 11 odcinka The Games Factory 2, jak stworzyć grę. Dzisiaj na prośbę Niebieskiego TV pokażę Wam, jak zmienić wygląd naszego ludzika pod wpływem utraty żyć. Nagrywam ten filmik drugi raz, ponieważ mam nowy program do nagrywania, ponieważ wszystkie inne mi się popsuły. Ten też nie jest najlepszy, pewnie macie tu jakiś znak wodny niestety, ale myślę, że sobie poradzimy i zapraszam. Dobrze, więc ja tu sobie już wszystko poustawiałem. Tu mamy podstawowe funkcje. Czyli, że jak dotknie podłoża, to się zatrzymuje, jak dotknie ognia, to traci życia, jak startuje frame, to mamy 10 żyć. No i może Wam pokażę. Tu dałem sobie taką platformę, żeby sobie skoczyć. No i tu zabiera nam życia. Animacja ognia też tak na szybko, bo jak wiecie, jest to pokazane tylko tak, abyście zrozumieli. No i pierwsze, co powinniśmy zrobić, to przejść do naszego ludzika i dodać nową animację typu obrażenia i jakie tam obrażenia chcecie. Ja tu z poprzedniego odcinka już mam. I jak widzimy, gdy średnio się nasz ludzik obrazi, to mamy takie rany, a tu mamy takie rany. Po prostu tak zrobiłem na szybko. No i po prostu to jakoś tam nazywamy i aktywujemy. Klikamy OK, wchodzimy w Event Editor. Dajemy New Condition. Zaznaczamy tą rączkę Player 1. Compare to players number of lives. Jeśli słyszycie te dudnienie, to sąsiad ma remont i się zabije. Dobra. I zaznaczamy na przykład 7. Dajemy też 6. I dajemy również 5. I w tych wszystkich trzech zaznaczamy animation, change, animation sequence i obrażenia 1. I w tym przypadku, jak będziemy mieli 7 żyć, 6 lub 5, to ta animacja nam się zmieni. Przepraszam, jeśli coś tu złego się wydarzyło, po prostu ktoś do mnie zadzwonił. No i zmieniamy animation sequence, obrażenia 1, animation change sequence, obrażenia 1. New condition, compare players number of lives, tu będzie 4. Animation, change sequence, obrażenia 2. No i chyba starczy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy sobie gostkiem. No i trochę nas poraniło. Dalej. No i całkiem jesteśmy zranieni. Ale co zrobić, by się uleczyć? Bardzo prosta sprawa. Dodajemy nowy obiekt aktywny. Ja już tu mam przygotowany, mam takie nie wiem co to, krzyżyk jakiś, który będzie nas leczył. Aby nas leczył, klikamy Condition. Nasz ludek, Collision, another obiekt, krzyżyk, OK. I pod tą rączką, joystickiem, number of lives, add to number of lives, załóżmy, że 2. I tu też byśmy musieli zaznaczyć, że compare number of lives 8. Zaznaczamy tu lower 8. Animation. Change animation sequence obrażenia. Stop it. Sorka. A więc tak. I teraz run application.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, gówno. Edit. Sorka, tu powinno być greater. No jak widzimy, teraz sobie tam umieramy. Ale wystarczy tu skoczyć i automatycznie się leczymy. Nie, naprawdę, tu nie powinno być lower, tylko greater. Jak widzicie, żeby tu było więcej. I tu można dać lower. I powinno być chyba dobrze. No i jak widzimy, teraz idziemy się tylko uleczyć. I jesteśmy cali i zdrowi. Oczywiście to się do niczego nie nadaje, ponieważ możemy sobie tak w nieskończoność życia dodawać. Ale mamy na to prosty sposób. Collisions, nasz ludzik i punkt leczący. Destroy. I jak widzimy, teraz gdy jesteśmy zranieni, idziemy do tego. Nie. Delete. Tutaj destroy, Boże. Okej, teraz powinno być. Jesteśmy zranieni. Idziemy tutaj, uleczyliśmy się i nasz punkt leczący zniknął. Wybaczcie za tak chaotyczny odcinek. Niebieski TV, mam nadzieję, że Ci się podobało i przydało, co najważniejsze. Zapraszam Was do kolejnych, jak i poprzednich odcinków. I fajnie by było, jakbyście napisali, co mam zrobić, ale coś prostego i dobrze to napisali, bo czasem nawet nie wiem, o czym Wy mówicie. A naprawdę ja to sam wymyślam, tu kombinuję. No i to by było na tyle. Ja byłem Major Games, żegnam się z Wami, na razie, cześć.